Witam Państwa. Czas na kolację. Jeszcze jestem przy granicy, daleko granicy niemiecko-czeskiej, albo czesko-niemieckiej raczej. Dostałem godzinę temu bułki, kiełbasę, salami, 2 litry piwa Branik. Także trochę się wstrząsnęło, ale wasze zdrowie. Właśnie przechodzę przez góry. Tu się zowią bodajże czeski les, czy las. No, jest godzina 9:05. Do granicy mam jakieś 5 km. Także przekroczę granicę tuż po zmroku. To jest niesamowite. Wczoraj zahaczyłem ostatnie większe czeskie miasto po drodze do Marzlice. Chciałem znaleźć Lombard, sprzedać parę rzeczy. Lombardu nie znalazłem. Za to znalazłem nocleg. Do tego dużo piwa, nikotynę, inne substancje do palenia. Do tego paczkę tytoniu dostałem. Zjadłem porządną kolację. Oddałem maczetę, której nie używam. Dostałem taki oto nóż, trochę jest teraz od chleba ubrudzony. Ale myślę, że po pierwsze jest ostry, po drugie dużo mniejszy i lżejszy. Fajnie wykonany, bardzo dobry, dobrej jakości. Także jestem bardzo szczęśliwy. Dzisiaj przechodziłem niedawno przez miejscowość. Ja sobie przypomnę, bo niestety teraz nie pamiętam miejscowości. Już mówię Państwu. Nie wiem, kto będzie oglądał, ale staram się być kulturalny. Mapa już niestety ledwo domaga. Prawie już nie domaga. W Chodowie. Wioska, mała wioska, wysoko położona między Babilonem, przez który myślałem, że przejdę, ale w końcu nie przechodziłem, Trchanowem, ujezdem. O, te okolice, niedaleko do Marzlic. Dostałem tam to piwo, napiłem się 2. Przy okazji dostałem batoniki na drogę, bułki słodkie. Obiecałem, że jak tylko będę miał możliwość, to jak dotrę do Hiszpanii, to wyślę SMS-a. Jak u mnie. No i to tyle. Zaczyna się etap niemiecki. Także dziękuję. Smacznego, jeżeli jecie. Mam nadzieję, że nie obrzydzę Was swoim wyglądem. Nie jestem już w pierwszej młodości, pierwszej świeżości. Ale staram się jakoś sobie radzić. Także pokój z Wami.